Witajcie kochani na kanale Kociera Mruczka, po tej stronie Agnieszka. Dziś przychodzę do Was z holem zakupowym. Hol zakupowy jest z dwóch sklepów, z polskiego sklepu, jak i z Alberta. Dziś i tak na pierwszy rzut oka mam mandarynki, chrotę mandaryn. One są słodkie, podobne są do klementynków, są bardzo dobre. Lubię te mandarynki, w sumie lubimy je. Jest tu 1,5 kg za 3,50. To jest pierwsza rzecz. W sumie będziemy to brali nawet do pracy. Drugą rzeczą jest 3 paczuszki rzodkiewki. One są po 75 centów. Jedna paczka. To w sumie dałam 2,25 za 3 paczki. Ja je do pracy, ale też na lunchboxy, na inne propozycje. Też jest dobre. Wykorzystam rzodkiewkę, wykorzystam koperek, on kosztuje euro, paczuszka. I wykorzystam pietruszkę, też euro. I szczypiorek euro. To są te 3 rzeczy z Alberta. Do tego udało mi się złapać jedną paczkę rękawiczek do pracy MK. Mam też awokado, co do sałatki zrobię. I też będzie to nakręcone na filmiku, bo to będzie do lunchboxu, ponieważ mam tu cykorię. A cykoria to będą do takich łódeczek, też podane propozycje do lunchboxów. Wszystko pokażę. Ogóreczki malutkie za 2,30 euro i 30 centów. To kosztuje też 2 euro. 2 euro i 30 centów. Do tego 2,45 zapłaciłam za te pomidory, pół kilo. Tutaj 2 euro 25 centów, też pół kilo. One są dobre, a szery pomidorki zapłaciłam 85 centów. I to będzie wykorzystane do surówków, do surówek, tak zjeść, jak i do tych łódek z ogórka, jak i z cykorii. Też kupiłam oliwki, uwielbiam bardzo oliwki, a zwłaszcza do pracy, oliwkę z serem feta lub szczostkiem, po 2 euro każda paczuszka. Jest niesamowite wziąć bułeczkę świeżą, wziąć oliwkę czy ten serek, przegryźć bułką, jest pycha, ja wręcz to uwielbiam, często to kupuję. Do tego kupiłam czerwony łosoś. I dla mojej kotki, jak i do surówki. To są produkty z Alberta i zapłaciłam za Alberta 40,13 euro. Mam tak, żeby było samemu się kasuje produkty. Jak i żeby wyjść, musi być coś takiego. I to jest ogólna cena. Ale wiem, ile produkty, jakie kosztowały, ponieważ dziś szłam z kartką, bo jestem przed wypłatą. Teraz są to produkty z polskiego sklepu. Mam tu polędwicę sopocką. 10 plasterków za 93 centy. Do tego kupiłam słoninkę, 25 centów za nią dałam, za surowy wędzony boczek 96 centów, parzony wędzony boczek euro 64, kiełbaska euro 9, to jest zwyczajna,
wiejska euro 9 i podwawelska euro 77 za laskę. Ponieważ robię dziś obiadek, żurek, tam jest filmik, tutaj podlinkuję do tego filmiku. Ziemniaczki 9 sztuk, do tego cukier euro, masełko, euro 80, 82% nie było tego 3, pieprz 60 centów, majeranek 60 centów, jogurt naturalny 2 sztuki i śmietanka kremówka 30% na moje gardło i do tego barszcz biały z mąki żytniej naturalny do mojego żurka. No i jak tu widać, wyniosło mnie w polskim sklepie 17,96 euro. Było mi potrzebna wędlina, bo holenderska wędlina jest niejadalna, a do żurka mi właśnie było to potrzebne. No w sumie z Bucholu to wszystko mam. Tylko popakować do lodówki i do półki. I to, co się będzie robiło na obiadek. Będą piękne surówki, lunch boxy, no i obiadek. Zapraszam. I do zobaczenia, do następnego wideo. Pa!